zobaczymy zaraz, co będzie chciał. Dobra, ja gotowy. Ten sound noise ma lepszy zasięg. Atak ode mnie. Masakra. Czyżby ci się spodobał mój wynik dzisiaj z tego chińskiego niszczyciela? Nie, a co? No, prawie 90 tysięcy nastukałem na tej trójce. O, bardzo dobrze. Kampił. Się zastanawiałem, jak on władował do gry to centaurum 120. No, bo on pewnie postawił kilka na tym, na burcie, wiesz? A. A to jest możliwe. Tam ten, Abramis ma z Swidem jeszcze jedno miejsce, tak? Jakby co? Tak. Tylko my tam tak nisko, nisko właśnie, trójeczki ten pykamy, bo to kolega browar jeszcze ma nowe konto i dopiero dwójki ma. Ja niestety dwójek już nie mam. Bardzo dobrze. Polećcie jeszcze jedną beze mnie, ja zaraportuję, jak będę z powrotem. Spoko. Ja już w porcie czekam jakby, co? Ale zaraz zgarnę torpedki. Niestety. No, bywa i tak. Nasze niszczyciele zobaczyły, co się dzieje i zwiały, zostawiając monterniki i krążą same. No to już lipa wtedy jest całkiem, nie? Inna rzecz, że nawet głupi Sanduiz ma większy zasięg ognia niż i tu Kawaszy. Czwarty był lutego, poranna zrzedła mgła. Wyszło z niej siedem uzbrojonych kryptorecki i niosły znak. Siema zwierzu, witam! Dobra, u nas wszyscy gotowi, jak tam u was? W bitwie. A ile tam wam brakuje? Połowa, początek, koniec? Już końcówka. Dobra, poczekamy chwilę. Został jeden pancernik. Powinniśmy go zaraz dobić. Będzie znaczek, jak będzie.
Jeszcze mu zostało mu 4000 życia, no sam został. Dobra, dobra. No, pięknie, ściągnął go do luku z kart. Kogoś wywaliło? Nie wiem, ktoś przyszedł i wyszedł. Dobra, swój gotowy? Turenka, tak? Gotowi? Tak. 3, odliczaj. 2, 1, lecimy. O, od razu chyba wrzuca nas. No i nas też. Jest szansa. Jakby co, Abramis jest tu. Momencik. Ustawiam sobie jeszcze parę rzeczy tutaj, to wyłączymy na razie. Kurczę, nie będzie. Ryb jest tu? Z teamem, ale nie wiem co. Dobra. A jest! I co, jesteście? Są, są. Są. Na szczęście są po właściwej stronie. Zwierzę nastukał dziesiątkę na dychach na konsoli w AW, teraz nie ma z kim grać. Zobacz, że na PC-cie jest dokładnie to samo. Wczoraj żeśmy zresztą wieczorem testowali. A powiedz, co dokładnie testowaliśmy? Znaczy, próbowaliśmy zagrać Globsy i próbowaliśmy zagrać PvP na dziesiątkach, tak? Te nowymi pojazdami. Pichu nie kwał. Testowaliśmy jakoś... Tamtędy? No dobra. Aha, oni chcą nas zaskoczyć i płyną środkiem między tymi dwoma wyspami. Szkoda, że nie mam czarków. Czego nie masz? Skąd wiedziałem? Podglądowujesz nas. No ba, trzeba sobie jakoś radzić, nie? No powiem to, niezły były przypał zainstalować sobie jakiegoś takiego moda na auto anima czy coś. Tak streama odpalić i zapomnieć o tym, co? No. A, był już taki jeden. No pamiętam, na początku były, nie wiem czy teraz są te mody. Ale były z tym wyprzedzaniem, że ci pokazywał, gdzie są, ja kiedyś, ja nawet niedawno wrzuciłem filmik, jak koleś pokazywał, że pokazywało od razu statki, gdzie płyną i dokąd trzeba strzelać. Po prostu masakra, nie? Ja sobie muszę gąsienicę wymienić, bo coś mi kiepsko skręca. No. No to, to wiesz, no, tylko nie skręć na przeciwnika, chociaż tak wiesz. Nie, na razie wyspy podziwiam. Aha. Pięknie, prawda? Tak, tak samo jak nasze niszczyciele na razie podziwiają wyspy i nie wiem, co one robią. Zaraz nam tam wyskoczycie i nie będziemy nawet widzieć, skąd strzelacie. Siema, szaman! Szczurze lądowy! Coś pływa. A wstecz, a wstecz, a wstecz. Chodź, misiu. Mm.
Chodź, chodź, nie wykręcaj, nie wykręcaj, chodź tu. Kurde, z mojego trafia jak strzelę pewnie. Muszę sprawdzić, czy Asan jeszcze daje mody do bossa. Daje. On zawsze w paczce miał zawsze przydatne rzeczy. A co ciekawego do bossa miał? Na przykład zamiast ikonek widziałeś dokładnie jakim okrętem walczysz. Znaczy tak jakbyś alt naciskał, tak? Aha. Nie dobrze, sobie ja w opcjach nie możesz sobie przestawić, żeby pokazywało? Tam chyba jest alternatywny też. Jesteśmy w trakcie bitwy, ale niedługo kończymy. To rzućcie mi tylko jednym tym nickiem do dywizjonu, to pośle zapkę. Abramis. Czy makrela jest? Nie, nie widać makreli. Ale to w sumie tam nie bywaliśmy żadnym rybackim jeszcze. Może by się coś złapało, ciężko powiedzieć. Jedyna ryba, która nie lubi pływać? Czy mi się wydaje, czy tam są dwa pancerniki? Nie, daje ci się. Zresztą boisz się dwóch pancerników tam, co to dla ciebie? Bądź mężczyzną, pokaż burtę. Jeden to co ledwo płynie, mi się wydaje. On sofa chyba, albo nie wiem co on robi. Nie, ledwo płynie. O, shit! Znaczy, nie to, że mi to przeszkadzało, nie? A teraz przyspieszył. Ja pierdzielę. Pan już tylko trpi. Tu jeszcze z wyspy jakiś napierdziela we mnie bez problemu. Wszystko wchodzi. No. Ci, co są bliżej, to mają problemy, a tamten wali jak chce. Niestety. Ale pancernikiem niszczałe pociągnąłem za sobą. Bardzo dobrze. Rzucę was razem w ogóle? Mhm. Zwykle tak. Mhm, zwykle bez problemu. Jak się przesiadłeś z hitboxa na Twitcha, to mi wszystkie moje magiczne punkty zlikwidowało. Aha. Mi też, nie przejmuj się, a dużo tego miałem. Kurde. Nie zlikwidowało, są w pamięci. Wiecznej streamera chyba. Tak. No, rzecz biorąc, hitboxa już nie ma, nie? Zastąpili go tym połączonym hitboxem z czymś tam. Więc po prostu żenada to, co było. No też teraz się Smashcast nazywa, a to było połączenie hitboxa i czegoś tam jeszcze. Już nie pamiętam to nawet, jak to się nazywa. Wrogi niszczyciel posłany na dno. Azubu? Czy jakoś to tak się nazywało? Porażka się po prostu zrobiła, to co się tam porobiło później. No to nie tylko ja tam zrezygnowałem. Masa ludzi tam to odeszła. Ja nawet nie wiem, czy ktokolwiek normalnie tego teraz używa. A to była jedna z najlepiej rozwijających się przez jakiś czas platform. Po prostu chyba zarżnęli to tak jak AW, dosłownie.
oderwali się specjaliści od siedmiu boleści. No ale co, Hitboxowi nie miało nic do zarzucenia, tam było wszystko. I dowolna rozdzielczość, dowolny bitrate. Działały te wszystkie jakieś tam dodatki, tak? Cały czas się rozwijał, miał dobrze opanowaną grafikę, miał jakieś tam systemy swoje własne do jakichś tam podliczeń, rozliczeń. Masę tego miał, nie? Połączyli z tym się za zubę, po prostu to wszystko padło na ryj. Zrobili im balans 2-0. No, dokładnie. Oj nie, nawet 2-4. Nie. Albo ci podpali, no. No, pięknie. I tak cię skurczy, bych na odchodne podpalił. Xandros? Nie, Xandros jest z daleko. Weź tego Gronxa, czy coś mu tam. O, jest podpalenie fajnie. O, ładnie, żeś go chupnął. Dziobie. Rezydent chyba nie, w ogóle nie zauważył, co chodzi z tym. No niestety nie. A czemu ty spichu grasz na tym uproszczonym interfejsie? A w jakim znaczeniu uproszczonym? No taki uproszczony jest, że tak powiem. Bo jest ten alternatywny, można włączyć na stałe. A, to wiem, to właśnie przed chwilą z Sandrasem właśnie o tym rozmawialiśmy, że on tam narzekał, że wchodzi na przykład typu statku, do którego strzelasz, nie? No dokładnie. No nie chce mi się, a po co mam go włączać? No tak pytam. Pod altem jest przecież rozwinięcie, no i to ciska, że ci pokazuje. Na wynik bitwy to raczej wpływu nie będzie miał już. Go napierniczam od paru minut powiedzmy, ale pewnie będzie tak, że ktoś mi tego dobije. No bo kto to widział z pancernika strzelać z obajków? Dziś proponuję postrzelać sobie tutaj z przeciwpancernych z niego. No bo to zobaczymy, jak ci pójdzie. I chwilę się zestartuje.
Pewnie nasz niższy ciemna tu jest. Żeby tym pancernikiem nie mieć zasięgu, no ja pierniczę. W ogóle Japończykiem przestaniesz narzekać. Poprzednie potyż za Abramis do mnie walił ze Stanu, San Luis. Ja go nie mogę, nie dość, że dogonić, nawet go ostrzelać. Po prostu. Już zapkę wysłałem do znajomy. Bo niestety musiałem się zrestartić. Jak sobie mamy winę? Szarpiecie. Pytam się, czy mamy winę, czy losa. No niestety nie, ten prezent dał tak stupki, że pani ma. Dalej trójeczki? Nie, to browar nawet ma dwójkę, więc... Może nie być tak łatwo. Jakieś dwójki też mam, coś poradzimy. Nie no, na trójkach gramy. Nie zapomnij o moim niku, nie? I to wszyscy znają sujbę. Tylko że z Pluton żeście nie wyrzucili. Nie, ja sam zapnąłem Pluton. Znaczy takie naturalne idź już spać, tak? Koledzy. Dobra, proszę, może wyślij mi jeszcze zapkę, bo nie widzę. Nie mówcie mi, że ten coś mi spadł. Słyszałem ci na czacie. Tam jeszcze walczycie? Te. Ostatni został. Już. Po nim. No.
Dobra, gotowy? Jak tam u was? Gotowi. Można odliczać? Tak. 3, 2, 1. Lecimy. Coś tam kręci? U nas też. Bardzo dobrze. Spichu, co to za klan tutaj założyłeś? Imprezowicza? To nie ja założyłem. To czyj to klan? Ja nie wiem, ale tam Barula jest na przykład w nim. Cały skurczybielki są. Jacy szczęśliwi. No i oczywiście przeciwnej. Nie tylko to lotnisko martwi cholerne. No. Browar biedny na tej dwójce jeszcze. Ja dwójka tej dziesiątki mogę rozwalać. No ba. Jak z końca mapy masz zasięg? Oczywiście. Zasięg od browara do browara. To w moim przypadku na przykład bardzo krótko. Z pichu browar. Płyniemy do reszty. Też tak myślałem. A gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Ty. I tak już wiecie, gdzie jesteśmy. Na lewo most, na prawo most. Ja nie znam. Na lewo dwa browary. Dzień już tutaj. Mędy u góry na B. Mówiłem, ale mówiłem, że nie. Z nimi to się nie da normalnie grać, nie? Spichu, ustaw tam opóźnienie jakąś godzinę. No to by było dobre. Ale nie, 15 minut. Nie, 20 minut, tak jak bitwa trwa, nie? Nie, 5 minut wystarczy. Słuchajcie, u nas kolega Krokiec 134 potrzebuje danych wywiadowczych, także Spichu, powiedz, gdzie jesteście, co? My K11. To wypływacie poza mapę, wróćcie. Nie, tam ryba ma swoje tajną bazę. Operacyjną. Rybowisko w sensie. Dobra, czy jakieś punkty przejmę, bo będzie kicha. Przecież przejmuję. Płynę do ciebie. Musisz, nie musisz. Dlatego tam powinno nasze to lotnictwo by się świecić na A. Pudło. Mist mi, tra-la-la-la-la-la. Ty się nie śmiej, bo te rybcie idą po ciebie. Kiedyś na to chodź tu do mnie. Kiedyś na Eurosporcie pokazywali fajną walkę bokserską. Koleś miał zrobionego irokeza a la czubek koguta, dokazywał tak na ringu, dokazywał, pokazywał co to za gieroń. W końcu w którymś narożniku dopadł go przeciwnik, dostał jednego strzała i go zdeśli. Gołota? Nie. To była jakaś gala brytyjska. Myślałem, że w Teleekspresie. Ten nasz jeden krężownik popłynął ten friant. Kurde, no przecież go tam zgaszą za chwilę.
Uważaj, beszamel, bo tam płynie na ciebie ten freehand. Widzę, muszę spieszać. Abramis, widać cię, tylko jesteś na szczęście poza zasięgiem działki. To na szczęście. Na nieszczęście. No dobra, będę go tam ostrzeliwał jeszcze. Ale... Kamaniałbym gdzieś tak fajnie bez tego, no, niestety poza zasięgiem. Ale zaraz stracą ten jeden chyba niszczyciel. Mi się wydaje, bo tam już albo zipie. Nigdzie się nie wybieram. Friantem dobił Frianta. Dobrze sobie wykręcić. Uważaj, bo ten... Bo tam chyba... A nie, to oni chyba wracają. Ale zarwał stropę dokładnie i kolejna salwa leci. Bum, 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 bum. I nie ma kolesia, pięknie. Ale zarwał. O, ho, ho, ho. A, miły widok. Żeście lotniskowiec stracili? No masz na naszego końca. Będzie coś? Siądzie, 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 siądzie? Jest! Zniszczyliśmy wrogi krążownik. Kącka, to teraz jeszcze palto wyniszczyciela by się zajął człowiek, byłoby dobrze. Dostał. Mamy drugiego, pięknie. To mnie się podobało nawet. Siema, Krzysztof, siema, siema. Czy mam już ulubioną klasę okrętów? Chyba najbardziej to mi się podoba grać niszczycielami, no ale chcę pograć wszystkim, no. A prawdopodobnie dlatego niszczycielami, bo to jeszcze jakoś w miarę się żwawo rusza. Pancerniki to tak jakoś tak... To zrobię go, bo zrobię, ale... Był szczęśliwy z tego powodu, to raczej nie bardzo. Marzeliście tam sujmu, macie ten ostrzał od tego. Od niszcza. Nie.
Stop. Ach, kurde, dobra. No to już po tej niszczarce, nic. Bardzo ładnie. Dobra, to trzeba by teraz C zająć szybciutko. Za dużo tu szans nie widzę naszych. No, trochę kiepsko, biorąc pod uwagę, że my jeszcze mamy też lotniskowiec, który tam ładnie sobie radzi. Rybki na ciebie płyną. O, ale nasz dostał. Nie. Dobra, pomyślcie, już zajęty będzie, elegancko. Można się krawać dalej. No i pięknie. Nigdzie nie dopłynę chyba, żeby powalczyć, coś mi się tak wydaje, bo wszystko tak daleko z tą prędkością normalnie warp. Aj, mało brakowało. No brawo, nie, mnie chciałem. Ale ładnie cię dygłem. Browara na ładno posłali, no co za jedni, no. Ja to nie fanat się sprawił. No, ale widzę Suida. Prawie. Choć jeszcze kawałeczek na celowniczek, dobra. Ostrzegawczy na razie. Ale i nawet ostrzegawczy wystarczył. Jaki camper, full HP i stoi z tyłu. Kto? Gdzie? Pokaż który? O ten Urka na Gabor, czy to? Do mnie strzelasz, tym będą ty? Aż to. Pobawimy się. Ta-da. Alarm pożarowy! No niestety. Już nie byłem w stanie uciec. Nasz lotniskowiec dał ciała. Ale bardzo dobrze, bardzo dobrze. By nie narzekamy. Dokładnie. Kapitanie, problem rozwiązany. No, Langley powinien Hoszo po prostu rozjechać jego lotnictwo, tak naprawdę. A masz Langley na 33 bitwy, ma winrate 40%, więc wiesz. No tak. Pamiętacie jak się aktywowała slajna, bo nie pamiętam. Wciągasz i instalujesz. To nie jest ich cała. No właśnie już mi się nie. Niby zainstalowano, ale odpaliłem i. Ale jakaś łata była. Także musisz aktualna. Dokładnie na dzień komentarz. Aktualny wziąłem z 6 marca, no i. Ale dzisiaj nie... łatka była jakaś chyba. Nie było dzisiaj? Była. Chodź, kolorowy misiu, chodź. I to jest tak z kamperami. Siedzi całą bitwę, a potem na trzech co on zrobi? Wygra!
No jak będzie bokiem płynął, to na pewno. Nie podpowiadaj. Nawet się nie stara tych torpy, to minie. No. Nie wiem jak te Fidem Czernoby wygrały. Co za menda. Myślę, że browar po prostu podglądał. Udowodnimy ci w następnej bitwie, jakim cudem. Langley, fatalna gra. Wyoming, fatalna gra. Ja tu w ciągu trzech bitew jestem w stanie wyjść ze wszystkich raportów dostępnych na dzień. Aha. O, kontenerek odbieramy. Ciam, zobaczmy co będzie. Może być. Lepsze niż nic. Robicie sobie te kampanie powoli, co? Co? Kampanie i zadania robicie sobie powoli? Ja tam robię, ale tak średnio mi to idzie. Przysiądę, to co robię, zobacz. Bo to ja na przykład teraz sobie robię, przy okazji, nie? Dobra, my jesteśmy gotowi. O, zbadałem sobie czwóreczkę Carberta. Jakie kampanie? To też mogę odpuścić. Co? Jakie kampanie? Gdzie ty te kampanie? Kampanie. Nie wiem, czy macie podglądne streamy. A tutaj o, po lewej stronie na ekranie jest coś takiego jak kampanie, nie? Jak będziecie gotowi, to odliczajcie. Dobra. Dobra, można odpalić, to później poszukacie sobie najwyżej tych kampanii, no. Uwaga, odliczaj. 3, 2, 1, płyniemy. A ty teraz w końcu masz wolne, czy znowu do roboty się już szykujesz? Nowy świt, dominacja u nas. Nie wrzucił nas razem tym razem. Teraz pewnie ma wolne, bo mu AW nie chce się uruchomić. Nie, no przeważnie właśnie ze sobą do roboty wieczorami ostatnio. To ma wymówkę, żeby nie zagrać się. Co to za port ze znaczkiem Twitcha? Jak masz, założyłeś sobie Twitcha Prime'a, tego, to coś, co tam można mieć to za 7 dni za free, to dostajesz dowódcę z 10 perkami, dostajesz 5 kontenerów i dostajesz właśnie ten port. My mamy taki typowo matchmaking z firmy Wargaming, ponieważ nasz team ma średnią zwycięstw na okrętach 54%, a przeciwnicy mają 36,5%. Chcą im podbić troszeczkę. O czymkolwiek byś nie mówił, wierzę ci na słowo. O, nie ma nobów. No nie, znaczy ma, przecież mówiłem. Znaczy się, iż Male znowuż gra na staty. Oczywiście. No, Peres napisał, że pracuje od niedzieli do czwartku, od 17 do 4 nad ranem. O, to lipa, kurde. Tak grubo bym powiedział. To powinieneś wokół głowy złapać, nie? W ogóle się tak... Co? No, o czwartej to ktoś powinien być w AW, nie? No. No, boty na PvE, ale już z imionami teraz.
Wiemy. Wiesz pan, jakie boty ma? Skąd ty wziąłeś boty? Woty na AW? Co tu płynie? Dobra, coś tu jeszcze płynie, to możemy powalczyć. Okej, okay. Co przydałoby się odbić. Nie jest dobrze. Ten... Gdzie jest reszta naszych niszczycieli? A tam jeden popłynął. No to niestety pójdzie pewnie na dno. Jak tam wam, udaje wam się z samolcikami walczyć? Dobra, to dobrze. Ja tu spróbuję zaświecić tą, tego G101. Kurwa, co to było? Co, torpedki? Mam bardzo szybkie przeładowanie. No, no dokładnie, Perez. Jednym z ników tam proponowanych był Spichris. Tak, pamiętam. Ciekawe, kto to zaproponował. Nie wiem dlaczego się to nie spotkało z taką, wiesz, z takim entuzjastycznym przyjęciem jak reszta. Wiesz, bo wygrał niestety Nigo o nazwie Ishmael. Nie był taki zgłoszony. Tak ponoć mają być nazwane wszystkie hify. Nie, to centek 120 by musiał być. Nie ma centka jako bota. To by był. Nie, jedyny centek jako bot pojawia się na PvP. Wiecie co, jakby dali centaura jako boty, to tam nikt by tych PvP nie wygrywał. Uważaj, Abrami, storpy lecą moje i czerwone też. Wiesz co, centaury jak centauro, ale wyobraź sobie na przykład Draco. Albo te sfinksy, o, szalejące po mapie. Mam nadzieję, że nikt z Mekomu tego nie słucha, bo jeszcze znając ich, to oni to zrobią. Pomyślał, że to była propozycja, nie? Dobra, jednego ściągnąłem. Może pykniemy na ten punkt C, tam pomożemy, rozwalimy tego pancernika i lecimy dalej. Przydałoby się, wiecie, przydałoby się ta pomoc tutaj. O, już będzie po nim. Już go nie ma. Już tego pancernika nie ma na C. Dostał mu dosłownie 7000 życia. A właśnie moja salwa leci, pyk, już ma tylko 1800 z podpaleniem. Zdąży się skoczyć. Dziękuję. Chodź niszczyciel jeszcze, że jest. Piękne, to było bardzo ładne. Trochę za słabo. Ten krążownik. A to ty jeszcze nie wysiadłeś? Ja myślałem, że ty już pożyczyłeś. Siąteczka, zobaczmy, czy coś siądzie. A, skręcił. Ale nasrało tych torped. No. Te torpedy to prawie jak te, jak to się nazywa, rakiety w tym, w AW. Skosili mi go. Kiedyś był taki okręt złości kitakami, miał tego kurwa 20. Ale wow. To był krążek bez...
Bez tego, bez dział, nie? Tak, bez niczego, bez pancerza, bez kamuflażu, tylko torpedy. O, dostał raz, fajnie. A, tylko miał torpedy, tak? A to coś jak kutryk torpedowa w Warfanderze. Na podwoziu kumy, nie? Wiesz co, Perez, jeśli chodzi o Ligę Wilków, to można powiedzieć, że to jest jedyna rzecz, która mnie jeszcze trzyma tak przy awu, że jeszcze uruchamiam tą grę. Ale nie wiem, co z nią będzie, bo są problemy ciągle z serwerem. Wcześniej nie działały w ogóle bitwy prywatne, teraz nawet boję się wejść, żeby to sprawdzać, ale i tak są takie lagi, takie problemy, że dopóki tego nie połatają, to nawet nie ma co marzyć o graniu. Ja twoje mać! Ja bardzo chętnie bym sobie tą ligę pograł. Szpal go licho, czy tam będą gracze na PvP, PvE czy coś tam innego. Jakby odpaliła liga, to bym się tym jakbyśmy mieli tą ligę odpalać, to na pewno bym się tym zainteresował. Ale z tego co wiem, to kurde, ludziom powoli przechodzi też chęć, bo już mają po prostu dosyć. I nawet coś takiego jak Liga Wilków, nie wiem, czy przyciągnie tyle osób, żeby to udało się uruchomić i mieć z kim grać. No po prostu, no... Przelewa się tutaj powoli to wszystko, gorycz i tak dalej, i związana z tą grą. Ludzie rezygnują. No, już jak taki Beszamel zrezygnował z OWU, to już coś musi się dziać, nie? Wiesz, pozazdrościł Ebonemu. No, ja byłem pierwszy chyba. Tak? Tak mi się wydaje. Na pewno się jeszcze raz zainstaluj i usuń. Teraz ze streamem, tak? Nie wiem, czy by ten nerwowo to wytrzymał. Ja ten starą chyba. Tak, no bo po instalacji jeszcze by się wciągnął i wrócił. Ciekawe, czy pasek odinstalowywania też tak laguje. Ściągi mnie ścigają jak wywryte. Przewiać, bo mi też troszeczkę ostrzyło tutaj. No tam jest w ogóle pancernik i zaraz zacznie gonić. Trzymaj 10. Ła. On nie dorwie. Aj, kurde. Kręć. Ła. Tego to już nie przeżyję, ani raczej tego nie wygramy. Tak wydaje. Kręć. Jest. Uff. Może za wyspą uda mi się schować. Chodź sobie inny cel, kurde. Kilometrów zasięgu torbet. No co za świństwo. Podpal się chociaż. A, zająłem się kimś innym, fajnie. Pal się, Mendo, pal się.
że stosujesz moją taktykę. Ścigają mnie jak psa te niszczałki. Ale wiesz o tym, że połowa wież ci patrzy nie w tę stronę, nie? Uff. Jaki rozrzut. Weź ten, autocelowanie na dodatkową baterię. O, dziękuję. Proszę cię bardzo, przypominam tylko. Nie no, słuchaj, ratowałem się już linią, nie? Wiem. A kurde, jeszcze raz nie trafi, będzie po mnie. Trzy suczki na mnie polowały, tak? Nasza niszczałka stoi na afro. Boję zewka. Ja pierniczę. No, siema rybciu. A tak wściekłych pirani? Cześć chyba. Wsteczna, to się za wyspą schowam. Wsteczna. O, dorwą go. A, tupetki. No mi kadzę, to nie ma szans żadnych. Jest to jeden na awku. Niestety. Nasz lotniskowiec już nie ma bardzo czym walczyć. No dobra, od nas wszyscy już zginęli, tak? To można by chodzić. No to może jeszcze coś zatopi z jednego, a ten drugi to ma full HP. Dajesz, co, starmujesz? No nie rób sobie, że to starmujesz tego. No to było bez sensu co najmniej. Kurde, przecież mu od boku mógł ładną salwę zapierniczyć. To wziął go staranowo i obaj poszli na dno. Dobra, wychodzę. Nie ma szans na wygraną. A jak tam u was? No w plecy. Dobra, do portu wracamy. No u nas też w plecy niestety. Dobrze żarło, niestety padło. A, tu jedna bitewka i będzie kolejny okręt w sumie. Nie ma co modułów instalować, bo bez sensu. No dobra, rybciu. Zapraszamy ponownie. Tam dajcie znać, jak jesteście gotowi. Jesteśmy gotowi. Odliczamy. Uwaga. 3, 2, 1. Zru! Wrzuca nas. Nas też. Krąg. Samo po przeciwnej. Ogólnie rzecz biorąc, to wam powiem, że macie przewagę taktyczną, bo macie jeden okręt wyższego poziomu niż my. Bo wy macie dwójkę, a my mamy trójkę, tak, nie wiem. Tak. Byś mówił o mnie? Tak, browarciu, tak. Ty, a ty używasz w ogóle jakichś flag, kamuflaży i tak dalej? Żeby to sobie przyspieszyć, ten rozwój?
Może nie mieć jeszcze. Nie tak. Zapomniałem. Jak on się brzydko nabija ze znajomych, nie? Ten, co się nie nabija. O, się odezwał. Nie no, ja się nie nabijam. Udowodnij. Bro, nie. Ale ja nie wiem. Browar, przyznaj się, zapomniałeś, prawda? W ogóle co to są flagi? Zapomniałem, to dlaczego ten? Dlaczego nie flagi, tylko sygnały, bo flagi nie nazwali spichis, no. Dobra, flagi i kamuflaż. Sygnały i kamuflaż, o. Ale flagi też są. Też, ale nic nie dają. No chyba nie, tylko tyle, że są. Sygnał. Może być. To jest dźwiękowe, a tamto musi powiewać. Tak, jak tam masz wygląd okrętu, to tam prawdopodobnie coś masz ze skrzyny. A ten Campbell, jaki ma ten zasięg torped? Kto? 7,5. 7,5. O, spoko. Ja wziąłem sobie coś, czym mogę storpedować inną niszczarkę, bo wcześniej to taka lipa była. No, ja z tymi głęboko tym. No, przerypane są trochę, co? Jak z niszczarką walczysz. Ty nie możesz jej porwać, posłać salwy, ona ci jak ci pierdolnie, to z 8 torped z boku to już po tobie, nie? Ktoś już Petriu nasze już torpeduje, zastanawiam się po co. Sprawdzę zasięg, nie wiem, czas przeładowania, Debbie wiedzą. Suicide Squad, kuźwa. Chyba chcecie storpedować. Mam coś? I właśnie ja nie mogę, nie? Niszczarek tutaj. O, będzie sos z beszamelowym. Patrz, jak ucieka kamper jeden. Łoń. Pożeś mi WOR wpłynął. Kapitanie, problem rozwiązany. Zasłona dymna ustawiona. Torpedy od rufy. Uff, schowaliśmy wszystkich. Torpedami jak strają mędy. Hello. Muszę sobie przypomnieć, jak się tym próbowało. Torpedy od starburty! Dobra, jednego z głowy mamy. Bardzo dobrze. Dlaczego to był nasz? No innej opcji niestety nie było, no. Przez to, że ta Karolina dostała torpedę jakąś wbłąkaną. Torpedy
Może Beszamel będę torpedę puszczał. Jak w Karolinę, to nie masz po co już. No dobra, to nie puszczam. Staram się Ksandra gdzieś się połętał. To Spichersa mamy w dymie. Nie dopłynę. Spichona powinna go zjeść. Jak wszyscy uciekają. Noby. No tak jest, niby się z ciebie śmieją, ale dwóch bitek pod rząd nie dadzą ci przegrać, nie? Mili są. Andras, mapa jest w drugą stronę. Stare nawyki. No, gasił się Menda, no. Na górce chce się schować. Ale miałem laga teraz. Goni Mendano. Ach, mam cię. Kolejnego nam zatopi, no sztyw mordy, jeżo, no. Tamten się trzyma? A, tamtego już zatopił. Najlepiej to się trzyma Xandras. Z tyłu mapy. No. Jak to dzisiaj słyszałem na streamie u Dioxisa, to jak jesteś dwie kratki od czerwonej linii, to ci już dupa swędzi, nie? Co to za mena tu pływa? Jakiś DPM Matters. Niech mu będzie. O, jak mnie zmiód. Niech. Niestety, Abramy zmiedziemy w tym premie.
Jeżeliś płynął prosto, to twoja sprawa. Wiesz co, akurat celowałem w ciebie, więc... Chciałem jeszcze wlepić raport naszemu Wyomingowi, ale już nie mam raportów na dzisiaj. W ten sposób się wyjaśnił, dlaczego nie ma graczy do mnie. Dzięki raportom wszystkich zbanowali. Jeszcze żeby te raporty działały, to... Fuck! Odrobinę racji. To tu już leciutko wygracie. Nie mogę. Nie no, 2, 4, 7 okrętów, tak? Na 3. 400 punktów przewagi. Ładnie. A jeszcze zamiast strzelać do jednego, to dwa różne ostrzeliwują, nie? Mogą co prawda w dwóch, ale... Fajnie. O, to może ładnie być. Pięknie. Ale mu bokiem wyskoczył. Skubany. Na jednego hita go ściągnął. Zobaczymy w sumie, co to jeszcze się będzie działo. Może jeszcze coś ustrzelą. Cuj tam wariantem próbuje. Orion się chyba w niego wstrzeli. Daje? Nie, to jest gdzie indziej. Też ładnie. Jeszcze ten punkt nam przyjmiecie, to już pozamiatane. Jak punkt przyjmiemy, to na pewno pozamiatane. Ło, suj, dostał właśnie od Oriona. Płynie, zamiast walczyć. Ucieka, bo ja go torpedowałem, ten Wyoming. Jeżeli o Wyominga pytasz. Nie. A Orion? Orion. Ucieka. No właśnie nie wiem czemu on tutaj płynie dalej. Kurde, przecież tutaj jakby podpłynął bliżej, to Suida już by dokończył.
Nie wiem, czasami ludzie troszeczkę taki dziwny, ale... Może jakiś tym swój cel ma. Na razie tutaj się naturem wszyscy skupili. Już pali, dostaje ładny selwek. A dokończy? A, prawie. No to już tam po niej, więc bum. No patrzcie, zmniejszyła się wasza przewaga. A skurczybyk. Akurat byłem odrzucony. Brawo, Wyoming. Kurde, jeszcze możemy to wygrać. Kurde, akurat mam kiedy moje torpedy. Suit na groszach. Gawaci połowy życia już nie ma. No, tak Orion dobrze trafił. Nasz Wyoming. Coś tam próbuje. A kurde, a czemu on tutaj nie tego, w kowacz nie walił? Solida z takiej długości trudniej trafić. To już nie. Mówię, nie wiem czemu oni tak się rozdrabniają, że do kilku celi, nie? Dzielnie strzelają. A ja mi się też już pali, więc bul zaraz będzie. A, nawet wyłączył jeszcze. Jedna salwa. Oderwał. Poszło i... Padło, ale nie aż tego, co trzeba było. Niestety Orion został. Ale końcówka ładnie tam pociągnął. Czy to w mniejszy dociągnąć, ale resztę to już niestety nie, tym bardziej, że punkty się za mocno różnią, a zostało tylko 2 minutki. Co? Niecałe 2 minuty, no minuta 50 już w tej chwili praktycznie. A to się jeszcze bokiem ustawi, nie warto ściągnąć. A 14 tysięcy to nie tak łatwo wbić. Nawet pancernikiem. Nie trafił. No to nie to, że nie trafił, tylko w ogóle walił wcześniej z przeciwpancernych, a teraz na podpalające przełączył, nie? Nie wiem czemu. Jakby to była salwa z przeciwpancernych, to by prawdopodobnie tego kowarza już nie było. I chodzi tu o naszą stronę. Chociaż... Nie, nie byłoby go, bo on tam po 9 tysięcy czasem walił. Ten kałacz i robi. Znowu z podpalających? No dobra, przynajmniej go zapalił, więc już powinien swajczyć, teoretycznie. Minuta. Bum. Trafi Suida? Trafił, ale... Ale tu za późno, pół minuty zostało. Znaczy, może jeszcze raz przeładować, tak? W sumie. Przez pół minuty może zdąży. Wystrzelić tylko ale to nic nie zmieni. No nie, no wygraną już macie w tym momencie. Tak, tylko tyle, że punkty... Karolinka płynie jeszcze, Wyoming coś tam zaczyna strzeliwać. No. 9, 8, 7... Dolecą? 6, 5, 4, 3, patrz, trafił jeszcze. Koniec. No ładnie, ładnie, gratki. Dobra, jeszcze jest jedna bitwa i na dzisiaj starczy. No spoko.
Trzeba będzie siąść przez weekend, trochę podrasować te sprzęty. Mhm. Zobaczmy, gdzie jest u nich ten DPM. Ja uciekam, dzięki wielkie za granie. No spoko, do następnego, mam nadzieję, trzymaj się. Satrianta wezmę. Gotowi? Czekaj jeszcze chwilę. Się zastanawiam. No dobra, my gotowi. Mojżesz liczyć. Uwaga. 3, 2, 1, sru. Rzuca coś. Kręci kółeczkiem. Archipelag. Co? Jakie szczęście w głosie. Co? Nie, no, lotniskowiec, nie dobrze. Trzeba będzie uważać. A wyobraźcie się sobie, żeby tutaj amunicja się kończyła, na przykład tak jak w czołgach, nie? No to, no ale to co? To wysiłek by się musiała skończyć, po jakim czasie? Sui, pokaż którędy. A, okej. Okay. Nie wstydź się, powiedz Sui. Jak to przez A? I dwa. Dobrze, dobrze. To tak mniej. Kurde, tylko słuchaj, jak te niszczałki pójdą drugą stroną, to zawracamy. Okej. Okay. No fajnie są leciki w drodze. Patrzeć z bliska niestety. Świecił coś na tym, a to było fajnie. Brawa, lepiej stamtąd wiej. Za dużo ich. Widzę, że to jest ładny kogiel mogiel. No. Gruba, gruba. Boku? Nie wiem, widzę, pokazywałem je przecież.
leci nasz myśliwski skład. Ale skiepścił. Ja to? Pierdziele, nie strasz mnie. Czyli eskadry lotniskowiec stracił, nie? Torpedowe. Tak, ale zdążył naszego solidnie storpedować naszego lotniskowca. Tak dokładnie skiepścił, nie? Teraz weźcie, ustawcie auto na te samolociki, żeby ten pościągać. Może te myśliwce się uda chociaż coś. No dokładnie, lata myśliwcami jak głupi nad 3 pancernikami. Traf. Jest. Przynajmniej raz. Patrz, chyba ucieknie. Trzeba być w drugą stronę, bo się miniemy naokoło. No i tak muszę wyspę opłynąć na sary. Tam go. Wrogi niszczyciel wysadzony w powietrze. Nie? Do wszystkich jednostek podaję pozycję strategicznego celu. Proszę, browar, tam samolot zaraz poluje. Tym lotniskowcem, kurde, zamiast się osłaniać, kurde, tym myśliwcami, to nie wiem, co on robił. No cóż, no. Każdy skup się na tej gracie, tak? Wraca. No kurde, ani razu go nie trafiłem, niż to jest szlak. Nie próbuję wykręcać. Co za debil. O nie no. Może akurat na samolocikach siedzi i nie widzi. O, jest jedna podpalonka, fajnie. Jest drugi, elegancko. Dostał jedną, drugą. Dostanie trzecią? Dostał trzecią. Aha, czwarta. Kurde. Nie wyratuje się już. Dobra. Dobra, ściana niszczałkę. Pewny sweet. Ej, wyprawiam, przepraszam. Dziu. Nie no, teraz to się w kółko bezładnie kręcę, nie? Thank you.
Hej, spichu. Co tam? Nic. A ty, kamperze, w drugą stronę pojechałeś, zostawiłeś mnie w spokoju. Nie, z niszczałką walczyłem, więc musiałem odbić. A teraz go nie spicha. Z tyłu masz parę takich krążka, nie? Albo spij goni ciebie, zależy jak na to spojrzeć. No to jesteś martwy. Dwa pancerniki, spicha i rybki przed tobą. I jesteś sam. Plum. Który trybka? Uksiasz, no. Pal się. Pięknie, ale pięknie, pięknie. Wszystkie chyba wejdą, cholera. No wszystkie weszły. Pali się, Menda, pali. Płonie. Poszedł. Bardzo. Ładnie. Kurde, moje nie zdążyły. Torpedy przed nami. Tak się długo utrzymałem i tak. Nawet niszczałkę waszą na dno posłałem. Bardzo ładnie. A teraz jeszcze jedna wam została, tak? Tego pancernika. No, ale te punkty się szybciej skończą niż ktokolwiek. Przestań, ten Clemson to w ogóle nie wiem, gdzie on popłynął. I elegancko w tego pancernika poszło. A mówisz, że wszystkie tam siadły? No, wszystkie pięć, które puściłam, wszystkie w niego poszły. Ale to elegancko. No to też punktów nastukał w tej bitwie, co? Nie wiem, co on robił i leciał se prosto, nawet nie reagował na torpedy. I koniec.
elegancko. I 9 po 8. Zaciągnąłem się, gdym dzieckiem jeszcze był. Żeglować chciałem pośród. No, dopiero pierwsze sygnały wam. A kampanię sobie w końcu uruchomiłeś, czy nie? Ja te kampanie są. No po lewej stronie masz takie misje bojowe, kampanie. No. To tak musiałbym mieć stronie. Piątkę. Chyba tak, bo ja tu nie mam żadnych misji bojowych. Nie masz jeszcze? Nie mam nic, no. Nie, on jeszcze nie zdążył, wiesz, dobić tego poziomu. A na którym trzeba mieć poziom? Piąty? A to swój własny, czy jak? Tak, swój własny, tam masz coś takiego. Czekaj, no. Klikasz na swoje konto i patrzysz, który masz poziom, no. Na ja górze. Wiem, zastanawiam, na którym są te dostępne. Nie wiem, 10. Poza tym musiałbym mieć 10, ale nie ma. Znaczy piątki, ale nie ma piątek. A, dobra, widzę. Trzeba mieć własny 9. Własny 9, no i co najmniej 5, tak, żeby to robić. Tak obrażę. Nie. Misje szkoleniowe są od pierwszego, czy tam drugiego, trzeciego? Jakoś tak. Nauka o zwycięstwie. Dokładnie. Nauka właśnie od ta pierwsza, no. A to od czwartego, przepraszam bardzo. A to ma poziom 9, to już powinien mieć to odblokowane, tylko tam chyba może nie kliknął. Ach, to kliknę sobie jutro. Nie, już na dzisiaj starczy, kuźwa, ja podróż do tej chłopaków. Dobrze, patrzę, kampanie, scenariusze, rzuca okrętu, ulepszenia, jakieś tam o, bla bla bla. Czekajcie, może to zrobić. Dobra, znalazłem. Misje bojowe i zadania są dopiero na 12. Dobra, ja też niestety już kończę, bo już... No to troszeczkę jeszcze. Także dobrej nocy wam życzę. No trzymaj się, okej. Dzięki za pluta. No. No się ma ponownie, szaman. No, do jutra. Ja też spadam, na razie. No hej. Dobra, to kto nam tu został w ogóle? Wyrzuć browara. Już wyrzucam. Poszedł sobie. Może się przesiędziemy na szurki. Znaczy ja mogę, nie ma problemu. Chłopaki. Czy chłopaki znaczy, że masz na myśli Swida? Ej, to zaproś Swida. Ale Swid też nie poszedł przypadkiem? No jeszcze jedno mogę pyknąć. Tylko muszę grę jeszcze raz załadować. No właśnie widzę, że ci coś nie ma dostępnego. Czwórki, czekajcie, coś mogę kupić nowego. Sprzedać. Wiesz, jak to rezerwie? Aż ty kurde. Gdzie to są dowódcy w ogóle oddzielnie? Coś tego? Jestem z powrotem. Oh, Billy Riley has a nice daughter. Oh, Billy Riley.
Już jesteś? Tak. Poszło zapka? To czwóreczką? Mhm. Piwo, weź czwórkę, nie trójkę. To co, płyniemy? Dziewiczy rejs. O, dawaj, dawaj, dawaj. Tam uważajcie na Mutsuki, nie on ludzie strzelał torpedami. Gdzie płyniemy, na A czy na B? Ja to bym wykręcił tam w stronę C, można powiedzieć nawet. Dobra. Dołączmy do reszty i zobaczmy, co będzie się działo. To poświecę trochę z przodu. No tylko uważaj, nie? Kupię siła, nie? Poza moim zasięgiem. Ile ma na chwilę? 15 8, mało. Pamiętam, jak ktoś sam zostanie, jak na przykład ta kuma tam krążąca, to na dno, jak nic. Dobra.
Oj, pięknie. Dla mnie. Nie, samoleciki gdzieś świcą. I trafiłeś się do? No, oczywiście, że nie. I znowu nic, oczywiście. Jest. Nasza drużyna objęła prowadzenie. No i siadno. Mam cię. Ten strasznie daleko i płynie w naszą stronę, tak? Pięknie spiksa. Uważaj, żebyś na mnie nie wpadł. A zdarza się z tym?
kuźwa, koleś nawet nie... Koleś nawet nie próbował skręcać, po prostu płynie sobie na stoła. Dzięki. Nie masz go z torpedą jeszcze? No i niestety. Jak ja kurwa nie da widzę torped. W przypadku dział to wiemy i wiem jak to strzelać, a w przypadku torpa niech to chujostwo się ustawił właściwie, niech się wystrzeli. Dobrze, że Sweet powiedział, że wyspa, bo w tym momencie... A, prosimy, chodź się. Dobrze, że Sweet powiedział, że jest wyspa, bo jeszcze mi się na tę wyspę podoba. Lubię kryminalnie. Mhm. Ja to już to po tamtym. Zera walić? Potwierdzone przebicie. Belka siadła. Druga. Potwierdzone przebicie. Pięknie. Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. Niszczyciel dostał. Ostatni okręt, nie? Dobra, że stanąć już w miejscu dosłownie. Kurde, jak można ani razu stojąc w miejscu nie trafić? Przez takie odległości.
gotowej. Też może tutaj byśmy sobie coś kupili, nie czekajcie. Zasięg ostrzału zawsze się przyda, nie? Mhm. Dajmy sobie spokój. Odaj śpię, obejrzę sobie film. Zapłyniemy. Siema Rivaldi, witam! Pancerne kajaki, dokładnie, dokładnie. Można tak powiedzieć? Wiesz co, kajaki są jednak szybsze. Mówisz? Stanowiska bojowe. Ja to bym powiedział, że w prawo, nie? Czyli na Sterburtę lecimy. Gdzieś ich więcej, mam nadzieję, że oni nie wykręcą w drugą. To od razu działa, skryje w drugą. Może to głupie pytanie, ale wiecie jak zrobić, żebyście jak skręcacie w jedną stronę, to działa od razu, żeby się kierowały cały czas w drugą stronę, w którą żeście zaznaczyli? Nie. Jak masz swobodny widok, znaczy się, jak po prostu się rozglądasz, nie? To patrzysz sobie w którą stronę, wciskasz prawy klawisz myszy i cały czas trzymasz, nie puszczasz go. I wtedy działa cały czas, będą się obracać w tą stronę, którą zaznaczyłeś dla okrętu. Mimo tego, że ty będziesz patrzył gdzie indziej i skręcał w jakąś inną stronę. No to tak cię pytam, bo nie wiem, czy to wszyscy tak widzą, no. To takie to tu jest, ale to nie takie może oczywiste. Słuszna uwaga. No bo dla mnie to się wydaje normalne, tak? Zawsze tak robiłem, ale dla kogoś też może nie wiedzieć, nie? No dokładnie, ja też tak robię już automatycznie. Także po prostu jak już wykręcę okrętem, to działa mam w tą stronę, co trzeba wycelowane, a nie muszę czekać. Zajebisty akurat plus, nie? Bo to jednak na tych, zwłaszcza pancernikach, zanim te działka obrócą, to kundę mijają lata. I tak samo, jeżeli później chcesz się rozglądać, to wciskasz shift i trzymasz, znaczy push shift, prawy klawisz myszy i trzymasz, nie? I się normalnie rozglądasz. I wtedy działka nie skręcają, bo są zablokowane na tym widoku, na którym wcisnąłeś klawisz myszki. Bo głównym atutem pancernika jest szybkość. Znaczy niby jest, ale widzę wspaniałą górę, czyli pagórki. Sporo czyli zaraz tam wyskoczy. O. Może dostanie. No. Tak.
i jedną oberwał. Brawo. To jest właśnie to, niszczałka jedzie trafić torpedą, ale te chińskie, no niestety. No niestety, niestety. Dobra, poszła salwa. Będzie tu w dymie Konigsberg stoi na mieliźnie. No tak mi się coś wydawało, że tam jest, ale on już, wiesz co, on już wykręcił i chyba zaraz odpłynie, co? Czy dalej stoi? Stoi. Dalej stoi. Już go nie ma. Już nie będzie stał. Już go tam coś pewnie dorwie. Cholera, chyba swojego zdejmę. Brawo, Suid. Wow, żeś przypieprzył. Ale to znaczy, ale to tak, tak jak patrzyłem, to troszeczkę też jego widać. Tam zaraz ten... jak on? Carbert wpłynie na ścianę. Także za darmo możemy do niego strzelać. On nie wykręci raczej, nie ma szans, dokładnie. W ścianę. Znaczy na miliznę wpłynął, no. Napierniczamy, dawaj. Jest, dostał. Pięknie. Ja tam Lampiemy trochę postoi, bo to jest popisał, pancernik. Nie? Znaczy, ja nie wiem, czemu on w ogóle tam do przodu popłynął, tak naprawdę. Wycofuję. Słuchajcie, tam gdzieś miną, dwa pancerniki się tałtają. Widzę, no ale to... Wiesz, jak mam tutaj pancernik, który stoi na mieliźnie i nie może się ruszyć, no to wiesz. Smacznego. Sam rozumisz. Ale rozrzut. No się kolega nawinął na torpedki, no dokładnie, nawinął. No czasami się tak trafia niestety, no. Co zrobisz? No, nic nie zrobisz, tak. Życie niestety. Zaraz na przykład ja kogoś staranuję chyba, bo mi zaraz wpłynie, bo tak wykręcił, że raczej się nie miniemy już. Coś mi się tak wydaje, coś tak ten? Nie miniemy? No dobra, może się miniemy. I tak trzeba się stąd zawinąć chyba. Ale tamty to ostro obrywa. Pięknie dostał. Za późno już dla niego, żeby tam przejść. A Rivald, grywasz czasami w Owsa? Jedna się odbiła. I właśnie robimy teraz z wykręcaniem działa. Ja skręcam w lewo, a działa w prawo. Niech to świnia z Pichris. O co ci chodzi? Tak ładnie sobie go wcześniej tak pociąłem. Odczep się. On miał 1000 punktów, strzelałem do niego. Ja też! A ten wziął go dobił. Dobra. Nie marudź. Tak masz dużo. A masz następny płynie. Dostał. 5000. No. Inaczej mówisz, lubisz artylerię w WoWsie. No spoko. A który tam masz poziomek już? Bo my to dopiero wiesz, nuby jesteśmy, zaczynamy.
100 tysięcy na trzecim tierze? Ładnie. Mi się to nie udało jeszcze nigdy tyle. Tylko 70 chyba, to do max machnąłem. A, znowu się odbił pocisk. Kurde, jak ja tego nie lubię. Torpedy oddziobu. Hamuj torpedyki. A może tego by się udało zdjąć na hita? Co? Aaaa, fuck! Rozpadł się zanim moje te wszystkie dwie ciały. Uuu, ale mi wsadził. Chodu. To zabolało. Nie powiem. Kapitanie, problem rozwiązany. O, ładnie. Tego dobijecie? Konigsberga? Miałem się za górką. Dobra, kręcąc z powrotem już do was. Dobili go. Zapraszam czasami, zapraszam do mnie na ten, jak nie masz z kim grywać, albo jak akurat nie masz z kim grać, albo ewentualnie jest, gramy sobie tutaj, my też maksymalnie mniej więcej te poziomy, no ja mam maksymalnie 6, ale to tylko jeden okręt, no to koledzy to dopiero niektórzy 3, 4. Ja też lubię niszczyciela. Ciężko się przyzwyczaić. O, dostał raz, fajnie. Biegnie się tu, ucieknie. Ale jak to mówią dwa trupy, jeden z trupy. Powinniśmy to już wygrać, co? Dostał. No to nie wiem, jak pocisk spadający pod takim kątem z góry może się od czegokolwiek odbić, no. W co on go tam trafił? Czapkę kapitańską. Drużyna objęła prowadzenie, fajnie. Cztery czy tam sześć pocisków, żaden nie trafił, wszystkie obok, szty kurde. Noob protection jak nic. I znowu to samo. Coś zrobię, no kurde. Jest jedno trochę. W końcu. Po prostu. Ja dziękuję panu za grę, bo i tak przegiłem pałkę dzisiaj. No spoko, spoko. Do następnego.
Czas nam się skończy, nie zdążymy ich dogonić. W sumie ten jakbyś tak płynął, to wpłynie zaraz na koniec mapy, już dalej nie będzie mógł uciec. Kurde! Teraz koleś ma szczęście. Jakie kurwa torpedy? Kto to jeszcze ma torpedy? Tam coś jeszcze zostało. Furutaka została przecież. Mnie pokazało, że to będzie szło od Kongo. Kongo? Dziwne. Od Kongo iść nie mogły, co najwyżej jak tamten puścił z bardzo daleka, to po prostu długo płynęły, nie? No, jest, dostał w końcu. Pięknie. 4 trafienia. To chce naszego staranować, czy o co chodzi? Co on tak nagle wykręcił? Tak, nie staranować. Aha. Na żyletki? A, fuck. A, tego ostatniego wpóru tak już nie znajdziemy. Nie ma szans. Wykryj mnie! Na
masz. Gdzieś tu jest i z torped nasuwa. Widzimy i go nie zobaczymy. Sorry. Patrzcie, jest. Alarm pożarowy! To tu jakiś zioma z pichu. Fleszu. No to jest ten sam klan. Fleszu. Menda jedna. A, pięknie został co to tylko. Stał. A kurde, odbiło się od podkładu, no. A, fuksiarz. No, ale ładnie padło, ładnie. Magnat finansowy, zdobądź. Raz, dwa, trzy, 10 milionów kredytów w bitwach. Elegancko. Dobra, dzisiaj chyba też wystarczy tak już do 12. O, zakończyłem pierwszy etap tych nauk o zwycięstwie, pięknie. I drugie mogę zaczynać fajnie. Co my tu będziemy mieli? Poziomy 4, 10, podpala okręt wroga 3 razy. Bierzemy. Drugie co jest? Uszkodź poważnie lub zniszczy 4 moduły okrętu wroga. Bierzemy. To sobie na razie chyba darujemy. 5, 10. Chociaż nie, niech się nabija powoli. Jeszcze parę dni chyba zostało, żeby to zrobić. No dzisiaj nie było tak źle, co? To powiedzieć, było całkiem przyjemnie, całkiem miło. W stosunku do tego, co było ostatnio. Także fajnie, że wpadliście na strumyk. Zapraszam oczywiście na kolejne. Mam nadzieję, że oczywiście uda się. Co mam jutro? Czwartek. A pewnie poleci. W piątek na pewno. Jutro prawdopodobnie. W sobotę może nie być. A w niedzielę na pewno się też znowu spotkamy. Także zapraszam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Nagły huk w uszach grał i już atak trwał. To fregaty uzbrojone rzędem w setkę dział.